Dzisiaj o 18 w Bazylice Świętego Piotra msza pod przewodnictwem Benedykta XVI. I to jest to wyjaśnienie. Przypomnij, że nie w piątek, no bo w piątek mszy nie ma. No tak, oczywiście to jest bardzo specyficzny tydzień. Wielki tydzień w Kościele katolickim. Silvio Berlusconi był jedynym europejskim przywódcą, który został zaproszony na niedawny szczyt Ligi Arabskiej w Libii. Zapewne była to zasługa przywódcy tego kraju, Muammara Kaddafiego, który od dawna przyjaźni się z włoskim premierem. Berlusconi musiał być bardzo wdzięczny, bo na przywitanie pocałował dyktatora w rękę. Kaddafi nie wydawał się specjalnie zachwycony eksplozją uczuć włoskiego premiera, a włoska prasa szybko dopisała nieszczęsny pocałunek do długiej listy gaf Berlusconiego. Jest mi wkur... Aktorstwo to niełatwy kawałek chleba, to wiemy, ale czasami taka praca może być naprawdę wyjątkowo wymagająca. Uczestnicy festiwalu w Nowym Orleanie starali się odtworzyć słynną scenę ze sztuki Tramwaj, zwany Pożądaniem. Tennessee Williams napisał tę sztukę. Chodzi o scenę, w której bohater w rozpaczy, w prawdziwej wielkiej rozpaczy wykrzykuje, a więc głośno wykrzykuje imię swojej wybranki Stelli. No właśnie, to zadanie wymagało prawdziwej siły głosu. Stella! 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 I hear you. Hey, Stella! Na zapleczu hokejowej ligi NHL duże emocje na ławce rezerwowych. Z decyzją sędziów w nietypowy sposób nie zgadzał się jeden ze szkoleniowców. Jim Playfair nie wytrzymał nerwowo, kiedy jego zdaniem sędziowie ukarali niesłusznie 5 minutami wypluczenia jednego z zawodników drużyny Abbotsford Heat. Po wymianie zdań z arbitrem szkoleniowiec mocno się zdenerwował, połamał aż 2 kije hokejowe o bandę. W międzyczasie zdarł z siebie marynarkę i wyzwał arbitra na pojedynek. Potem sam opuścił lodowisko i poszedł uspokoić się do szatni. Władze amerykańskiej ligi hokejowej zapowiedziały ukaranie krewkiego trenera. Milena już jest, no to w takim razie czekamy na potwierdzenie, że nie będzie deszczu, bo widziałem na naszej kamerze w Warszawie deszcz, to teraz chciałbym, żebyś powiedziała, że jednak to moje omamy o poranku i tylko i wyłącznie. Witam serdecznie, bardzo chciałabym powiedzieć, że to omamy, no ale niestety opady będą się pojawiały, ale to na ogół słabe opady. No i tak, w pierwszej części dnia jedynie na wschodzie. Czy uda nam się to zobaczyć? No właśnie, i około 3 stopni w Gdańsku, 0 w Szczecinie. No i gdzie najcieplej? Najcieplej na południowym wschodzie, około 8-9 stopni. No i mgły. Mgły, które utrzymują się wciąż na południu, na krańcach południowo-zachodnich również pojawiają się mgły. No i wiatr południowy i południowo-wschodni. Od razu zerkamy, jak będzie wyglądała druga część dnia, a tutaj niestety już więcej chmur, bo opady i w centrum, i na północnym wschodzie, i na północnym zachodzie. Na kilka godzin diabły przejęły ulice miasta Teksistepec w Salwadorze. Okres wielkanocny rozpoczął się tam tradycyjną ceremonią biczowania grzeszników. Każdego, kto znalazł się wczoraj na ulicach miasta, czekało spotkanie z przebranymi za diabły aktorami. Mieszkańcy Teksistepec wierzą, że skoro Chrystus był biczowany przed śmiercią, wierni powinni doświadczyć podobnego cierpienia w czasie wielkanocnym. Zgodnie z tradycją jednak to dobro na koniec zwycięża, a diabeł poddaje się Jezusowi. Na uroczystość do salwadorskiego miasteczka przyjeżdżają co roku tłumy wiernych.